Pszczołom myślącym, frontowcy, my, jako wrogowie państwa ukraińskiego, no cóż, tylko z zażenowaniem i spolitowaniem możemy patrzeć, jak dzisiejsi miłośnicy, ci, którzy mają pomagać, pomagają Ukrainie jako rolnicy, ci, co tam jajecznicą przyjmowali tych biedzonych Ukraińców i tak dalej, dzisiaj stoją na granicach i protestują przeciwko Ukrainie, przeciwko napływowi zboża, żywności z Ukrainy. A rządowi, no ci, którzy wszystko wysyłają, tak kochają Ukrainę, deklarują. I co dzisiaj rządowi robią? Wystąpili przeciwko Ukrainie. Czyli my rozumiemy jako Polacy, że wreszcie sięgnęliście po rozum do głowy. I rozumiecie, że waszym zadaniem wszystkich jest dbać o interes Polski i Polaków, bo ta miłość do Ukrainy... To zboże to jest tylko mały elemencik tego wszystkiego. No tak się kończy, jak teraz żeście do tego doprowadzili. Jaki mamy obecnie stan rzeczy, a szczególnie ze strony rządowej? Może w pewnej metaforze to opiszemy. Wieczór, gdzieś oddział biwakuje, nie wystawił wart. No i wiadomo, nie wystawił wart, dostał ostrzał artyleryjski, nawalają określone pociski, aż w ciemności robi się jasność, a oni latają. W gołych gaciach białe latają w jedno, w drugie stronę, chaos, gwałt i tak dalej, krzyki, bo dostali dobrze po piórach. Dzisiejsze działania rządu w kwestii ukraińskiej tak się przedstawiają, w kwestii właśnie z tej tak zwanym bezcłowym, importem rolno-spożywczych produktów wszystkich między Ukrainą a Unią Europejską, bo to o tym dzisiaj mówimy. I dwie płaszczyzny rozpoczynamy. Pierwsza płaszczyzna to jest ta, że tak, wstrzymują właśnie ten import z Ukrainy bezcłowy. Wstrzymują jednostronnie, tak? Czyli narażają się, zresztą od razu szefowa Komisji Europejskiej, Januszek Wojciechowski też będzie to samo tam kwilił i tak dalej, jednostronna, niezgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego decyzja. To co, do tej pory nie widzieli? Też oni byli inicjatorami pomocy Ukrainie, inicjatorami tego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Właśnie ten rząd, ten szczekacz pierwszy, polski szczekacz w ramach Unii Europejskiej, jak należy pomagać Ukrainie. I zobaczcie, i teraz jaki robią numerek. Oczywiście mogą powiedzieć, że pierwsi. Nie wierzcie w to. Prawda jest taka. 9 kwietnia, kilka dni temu wstecz, rząd, prawdziwy rząd narodowy Republiki Węgierskiej Węgier zapowiedział, że wprowadzi cła na ukraińskie produkty. 9 kwietnia zapowiedział. No oczywiście jest to rząd, który kieruje się, nie kocha Ukrainy, kieruje się interesem narodowym węgierskim i po prostu by to zrobił. Więc czekał tylko na okazję, kiedy tutaj sprowadzono, zaraz chyba godzinę po tym, pani minister Republiki Węgierskiej wprowadza taki sam zakaz ceł. Ale wcześniej, dwa dni wcześniej, 13 kwietnia Republika Słowacka, gdzie tylko pani tam prezydent, a rząd już się chwieje, wybory są bodajże w listopadzie tego roku i Robert Fico robi tak jak trzeba, czyli znów będzie reprezentował interes słowacki, czyli antyukraiński i antyamerykański, no i oczywiście dobrego sojuszu z Federacją Rosyjską. I w Republice Słowackiej ludzie już tego nie chcą. Nie dadzą się ograbiać jako Słowacy dla tych miłośników ukraińskich, bo też takich samych mieli. Więc przypominam, 13 kwietnia Słowacja wprowadziła już taki zakaz, podobny zakaz właśnie na import tych produktów rolno-spożywczych. To jest dobre, bo przez to nam nie grozi oskrzydlenie ukraińskiego tego transportu przez Słowację, które by szło do Polski. No i zrobili. Narażają się więc całej Unii Europejskiej i będzie cyrk i kwik niesamowity. Ale jeszcze lepszy cyrk robią na rynku wewnętrznym. Słuchajcie. Słowo powszechne katolickie. Pierwszy raz słyszę o takim pojęciu, no ale ludzie, którzy nie rozumieją, nie mają zielonego pojęcia w tych białych gaciach w trakcie odstrzału, trzymamy się tej pierwotnej metafory, latają spanikowani, jakim dowalili ostro ogniem, to ja rozumiem, że nie wiedzą już, co czynią robią. Powszechny skup zbóż.
1400 zł. No dajcie tylko gdzieś na wieś taką informację. Jakich zbóż? A co to są zboża? Ja rozumiem, że poeta miał na myśli na przykład pszenicę 1400 zł jako punkt wyjściowy, tak? Czyli od tego, od pszenicy pozostałe regulujemy ze względu na swoją kategorię paszową konsumpcyjną zbóż i to jest tak zwany odnośnik. Ale nie mówimy o tym, mówimy o zbożach. Czy rozumiem, owies, jęczmień i tak dalej. I ludzie będą, naprawdę, ludzie to bezpośrednio wam wierzą, was czytają, no nie? Więc 1400 zł dzisiaj każdy będzie sobie życzył, żeby dostać taką cenę, bo wy powszechny skup zbóż przez zakładacie. No a jak wy zrobicie tę wymianę między sąsiedzką, gdzie nawet kwitów nie ma i tak dalej? Naprawdę, komuś osto nawaliło. Jeżeli ktoś chciał skłócić wieś, jeżeli ktoś chciał doprowadzić do totalnej rozruby, to wierzcie mi, ale takimi decyzjami doprowadza. I teraz popatrzcie. Podsumujmy to sobie. Wewnętrzna rozruchy, niezgodę, tym się wprowadzamy w sposób zdecydowany, no nie? Gdzie pozostała część społeczeństwa naprawdę nie rozumie, co się dzieje. A eksperyment polsko-ukraiński, przed którym przestrzegamy i który będzie trwał, będziemy mieli problem ze względu na działania polskiego rządu w sprawie tak zwanej ukraińskiej. Tego, co oni zrobili w ramach tej wojny, pchając się przeciwko Rosji, po stronie ukraińskiej na wojnę, w interesie amerykańskim. To jest chyba najprostsza konstrukcja, tak? Bardzo czytelna, zrozumiała dla wszystkich. No i niestety prawdziwa. Najbliższe 10 lat, to na inny materiał opowieść, ale najbliższe 10 lat będziemy mieli problem społeczny, gospodarczy, kulturowy z tak zwaną kwestią ukraińską. Ale skupmy się na dzisiaj. Przecież ci przyjaciele, miłośnicy nagle od Ukrainy się odwracają. Któryś tam z doradców, nóż plecy Polska wbija. Jest to niemożliwe, będziemy rozmawiać. Jak to możliwe? Zdradzają nas. Polacy zdradzają. Po stronie putinowskiej już są. Tak. A to tylko początek. Wy nie zdajecie sobie sprawy. Jak są roszczeniowi Ukraińcy. Jak to państwo jest roszczeniowe. Jak to państwo, które popatrzcie. Jeżeli chcecie sobie zrozumieć, jak oni się zachowują, to popatrzcie, jak świergotali do tej pory z Rosjanami, z Federacją Rosyjską, a dzisiaj to są śmiertelni wrogowie. Tutaj będzie też tak samo. Tak jak wkurzyliście ta władza, społeczeństwo swoimi kłamstwami, złudzeniami, a szczególnie rolników, to samo doprowadzicie do potężnego konfliktu. Już doprowadziliście, bo on jest nieunikniony. I to, jak grozi nam jakaś wojna, jakieś konflikty, to nie pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, Federacją Rosyjską, tylko konflikt między Polakami a Ukraińcami, to jest pewne. I tutaj skończcie z tą cholerną cenzurą, bo to i tak was nie uchroni przed rzeczywistością. Tu nie ma żadnej cenzury. Zejdźcie na ziemię. Bo ktokolwiek jest na tym terenie, spotka się z tym problemem i co najmniej najbliższą dekadę. I trzeba dzisiaj mądrych, otwartych głów, autentycznych polityków, a nie pogubioną dziatwę, która w dupę dostała poprzez tę metaforę ostrzał artyleryjski. Tu chyba rozumiem, że te rzeczy dotknąłem. Mam tutaj mapę. To jest bardzo istotne, ważne. Niejednokrotnie widzieliście w moich programach. Jest mapa końca XVI wieku, XVII wiek. Po co jest ta mapa? Ona ma zawsze przypominać. Ta mapa nam, Polakom, ma przypominać nasze błędy i żebyśmy nigdy nie wchodzili Federacji Moskwie dzisiaj w paradę. Skoro sami, jak tumany najgorsze, mówię o nas, Polakach, jestem polskim szlachcicem, nie potrafiliśmy wschodu zagospodarować. Nie potrafiliśmy. A szczególnie problem ukraiński od XVII wieku. Przypominam, Rzeczpospolita dla imprezy ukraińskiej ginie. Żeby to do was zawsze dotarło. Skoro żeśmy nie potrafili, to dzisiaj nauczyć się szanować Federację Rosyjską, która ma projekt, ma pomysł, jak uporządkowywać ten obszar, jak nad nim panować i nie pchać się w nie swoje sprawy. Bo ten kawałeczek, który tu nam pozostał, i też sobie kiedyś porozmawiamy, co, jak, dlaczego, nawet nie taki. Dziękujmy Bogu, żebyśmy mogli go dalej utrzymać. Po prostu nie robić głupstw.
tutaj jeszcze rzuć na nasze telefony, żeby ci wszyscy, którzy zaczynają rozumować, wiedzieli. I teraz, kochani, dwie takie uwagi. Pierwsza, no tam, a weź może ten, dokładnie te ceny, żeby to nie było, że coś nie tak. Aktualna gazetka. Mamy? Powoli. Każdy mógł odczytać. To tak jest. A ja z najwyższą przyjemnością odczytam. Słuchajcie, mówią wam, opowiadają ten 1400. Elewar to czyja spółka? Setny raz im mówię, że Skarbu Państwa. Oni tam nawet kręcili. Elewar Bielsk-Podlaski. Jest to taki fajny elewar, gdzie udowodniłem w roku 2018-2019, jak to się bawili w ukraińską pszenicę i rzepak. No nie? Tak. Oni wszystko dobrze wiedzą. Jak to się bawili? Mają doświadczenie w tym. I dzisiaj tak. Państwowa spółka. Ci wam opowiadają, że będą tak skupować, tak? No na pewno też mają ciekawie tam zakupione. I teraz mają ceny. Słuchajcie. Pszenica glutenowa, czy ja rozumiem, że ta, czy tam, czy zwyczajna, ale konsumpcyjna w ich rozumieniu. 920. Paszowa. 880. Oto rząd. Oto rząd obiecuje i te. Panie Kaczyński. Toż to pańska spółka, panie, no ludzie, Telus, co wy na głowę padliście? Już tak nic nie oszwabiał. Żyto konsumpcyjne 730, paszowe 710 i tak dalej. No i co, cwaniaczki, no nie? I to jest fakty, to jest prawda, a nie te wasze opowieści. To strona rządowa, pozwolę sobie zakończyć takim, taką... Dwoma kwestiami. Pierwsza, słuchajcie, najważniejsza to jest blokada ukraińskiej granicy grabieży. Nie chodzi o to i tę truciznę żywnościową, która z Ukrainy na teren Polski wpływa. Chodzi o to, co Rzeczpospolita, jak jest ograbiana, wypływa. Musicie naprawdę zrozumieć, że dopóki Polacy nie staną na wysokości zadania i nie przerwą tego ograbiania państwa polskiego, bo też się okaże, jak zostaliście ograbieni. I teraz jest tak. Są to trudne sprawy i bardzo niebezpieczne. Ja to konkretnie opisałem, ale wierzcie mi, że służby nas wszystkich tak monitorują, całą tą Rzeczpospolitą, nie tylko nasze, bo nasze działają na zlecenie Amerykanów, między innymi z tymi zbożami, to było tak, oni są gotowi tutaj na pewne ruchy, przestraszyli się, że ludzie mogą wyjść na granicę. Wyobrażacie sobie, co oznacza im chaos na granicach i zablokowanie przez 1-2 dni amunicji, paliw, medykamentów na front ukraiński. Słuchajcie, więc nie dziwcie się, że tam w Ostrołęce, tam pod Ostrołęką, przepraszam, ziemię ostrołęską, za to, że musiała takich ludzi gościć, no nie, niedługo odkazimy tą ziemię z takich goszczących. I kochani, więc, że oni pogłupieli, bo tutaj każdy nad nimi, no nie, Amerykanie swoje i tak dalej, że macie to załatwić. W związku z tym, niestety, tak chaotycznie to przyjęli. Ale jeszcze raz, chodzi o to, że ta granica jest ograbiana. Nie to, co płynie tam, tylko jak okradają nas, Polaków. Jak wywożą od nas. I niedługo też będziecie dokładnie o tym mówili, wiedzieli i tak dalej. I by nie było, że frontowcy nie uprzedzali. Ale tam jest taki fajny, będę też jeszcze o tym szerzej mówił, ale taki jeden, taki przykładowy, Polak i w dodatku rolnik, no nie? Pisze, że tak, że on na to nie ma czasu, bo on musi zadbać o swój plon. Miła sprawa, obywatelu Rzeczpospolitej, dbaj o swój plon. Dlaczego? Bo ty jesteś plonem. Jako kretyn polityczny, jako niedorób polityczny, jako niedorozwój polityczny, właśnie dla takiej polityki, która jest robiona, ograbiania państwa, to ty jesteś sam sobie plonem. Im większy ty, jako niedorób polityczny, niedorozwój polityczny, wyprodukujesz, wypracujesz ciężko ten plon, tym bardziej stajesz się sam plonem. Nie ma, kochani, bez odpowiedzialności, bez myśli politycznej możliwości utrzymania państwa. Oczywiście jest to do pewnej tylko granicy. I rzecz najistotniejsza, najważniejsza. Naprawdę, jeżeli jesteś rolnikiem, to się troszeczkę ogarnij i zapraszam do swego programu. A jak nie, to szukaj gdzieś tam. Podobne myśli są. Rosja, Federacja Rosyjska panuje na rynkach rolnych. Jest głównym teraz tu graczem. I cokolwiek robi Rosja, od tego zależy, szczególnie rynek zbożowy i pozostałe, rynek mięsny, to są główne
jak będzie wyglądała polityka rolna, jeżeli rozumiemy pojęcie polityka, no nie? Ale trzeba rozumieć, trzeba się nauczyć. Nie ma na to rady. W rzeczywistości nie będzie bez rozumienia polityki rolnej. I teraz, prawdopodobnie to chyba gdzieś do 18 maja, jak sobie przypominam, jest to porozumienie na zboża, zawarte ONZ, Turcja i tak dalej, Federacja Rosyjska, na wyjście zboża czarnego. W związku z tym, że Federacja Rosyjska ma spore ilości do sprzedaży zbóż i dużo kasy z tego ma, i zależy jej na dobrej cenie, w związku z tym Federacja Rosyjska zrobi pewne działania w maju, które wpłyną na ceny zbóż. I teraz jest tak, zobaczcie. Syw z Ukrainy, ja nie mówię, że wszystek, ale prawie, tak, prawie wszystek, przepraszam, poszedł w paszę. Paszę, który Państwo też skonsumujecie poprzez zwierzątka, kury, jajeczka i tak dalej. Ale także poszedł w mąki, tak? Sporo jeszcze naszego zboża zostało, tak? Trzeba je wyeksportować, te dobre zboże. Egipt, Algieria, to tym wszystkim niedorozwojom politycznym, którzy nie rozumieją, w dalszym ciągu czekają, ale to nikt, zresztą ja po tych ludziach nawet, którzy rządzą, się nie mogłem spodziewać tego. Nikt o tym naprawdę nie rozumie, nie potrafi z tego skoordynować. Oczywiście państwo, jest to rola państwa poprzez firmy różnego typu, tylko trzeba te firmy odpowiednio ścisnąć. A u nas wszystkie koncerny mają za uszami i to mocno. Tak naprawdę, żeby się ostro wziąć, badania laboratoryjne i inne rzeczy, gejszefty ich pokazać, no nie, to każda wykona to, co państwo chce. Gdyby tylko państwo wiedziało, o co chodzi. W związku z tym zboża tak czy owak trzeba będzie wyeksportować. Najgorsze, bo się okaże, że to najlepsze wyeksportujecie, no bo i tak trzeba tą nadwyżkę zdjąć. Kto na tym wszystkim, bo to niejednokrotnie mówimy zawsze, jeżeli słowo wymieniam rolnik, to z drugiej strony, w tyle głowy pamiętajcie, z tyłu musicie mieć w domyśle, obywatelu Rzeczpospolitej, konsumencie, zawsze, jeżeli mówimy rolnik, polityka rolna, to dotyczy ciebie, czyli dotyczy nas wszystkich. Chyba wystarczy wyjaśnione. Frontowcy, pamiętajcie, idzie to wszystko zgodnie z najgorszymi scenariuszami dla Rzeczpospolitej, po których po nich należało się spodziewać. Stąd musimy mieć otwarte głowy, umysły, no i czekać na zmądrzenie, aż ludzie zrozumieją, co znaczy prawdziwie front.